tej strony Noa. Z racji tego, że brakuje mi trochę komercyjnego ducha świąt, postanowiłam go trochę poszukać po różnych sklepach i galeriach. Patrząc na wystawy, zdaje się, że duch świąt panuje wokół. Wszystko jest o tyle dziwne, że mimo że wystawy sklepowe nie wykrzyczą, że święta, gwiazdka, choinki, bogi, to tak naprawdę sama atmosfera wokół to jest taka, nie wiem, późna jesień. Zwłaszcza, że w końcu tylko jest trochę chłodniej, nie? Jest jakieś 15 stopni, to znaczy, że jest raczej zimnawo. No, ale ogólnie żeby to nie czuć w ogóle tego, że jest grudzień. Tak w ogóle. Choć niby na pozór dekoracje, czapki Mikołaja, sprzedaże zgadzają się z tym, co mamy w Polsce. Nie wiem, jak będzie w tym centrum handlowym, ale jest to centrum, w którym odbywało się Halloween. I centrum to jest położone w dzielnicy koreańskiej. W związku z tym ma to bardzo duże szanse na to, że tam coś będzie ładnie przyozdobione i że może faktycznie będzie można zobaczyć jakieś choinki, jakieś, nie wiem, ozdoby, które można kupić. Bo jeśli chodzi o takie rzeczy, to Hanoi raczej jest bardzo ubogie, bo w większości przypadków, tak jak widzieliście, no są różnego rodzaju wystawy, są jakieś naklejki na szybach sklepów, ale tak w skrócie, to jest wszystko. Jeśli nic nie będzie w The Garden, nigdzie nie będzie. Faktycznie, jak tutaj weszło, od razu się poczuło, że jest grudzień, że są te święta, że są choinki. To jest w sumie fajne. I teraz mam zamiar poszukać jakichś sklepów, które oferują także sprzęt świąteczny. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. Jarmarczek. Szkoda, że nie ma jakiś stoisk z na przykład rogami renifera albo szczapkami Mikołaja, ale jeszcze mi zostaje pół galerii do obejścia, więc może coś jest. Co prawda na czapkę muszę zastanowić, bo jest taka trochę badziewna, ale w gruncie rzeczy znalazłam dużo rzeczy, które są związane ze świętami i tak jakby trochę poczułam, że jednak jest ten grudzień i święta się zbliżają. Super fajnie.
jest to, że w tle są świąteczne piosenki, jakieś, wiecie, Mariah Carey, nawet teraz Christmas tak naprawdę w gruncie rzeczy robi klimat. Na najniższym piętrze galerii znajduje się także sklep spożywczy albo spożywczo wielobranżowy. Tu też można znaleźć różne dekoracje. Tak więc przeszłam się po sklepie, pokazałam wam jak wygląda hipermarket i jak wygląda samo centrum handlowe, jeśli chodzi o wystrój świąteczny. Mam wrażenie, że i tak trafiłam na najbardziej wystrojone centrum handlowe, bo jak mówiłam, znajduję się w koreańskiej dzielnicy, a Korea jednak lubi świąteczne duperele. No ogólnie rzecz biorąc, tak to wszystko tu wygląda. Na zewnątrz widzicie polska jesień, ale przynajmniej poczułam przez chwilę ten klimat świąt i cieszę się z tego. Także. W drodze powrotnej postanowiłam jeszcze zajrzeć w dwa miejsca. Pierwszym jest ten mały sklep. O, to jest coś, czego mi praktycznie brakowało w The Garden. Mianowicie świąteczne bombonierki i jakieś wino. W sumie do tego sklepu weszłam tylko i wyłącznie po przyprawę do kurczaka, ale... Ale też jakby coś jest, jeśli chodzi o święta, nie? Jak w każdym szanującym się sklepie, tutaj także nie zabrakło małej wystawki z choinkami i różnymi ozdóbkami świątecznymi, które można na nie powiesić. No i Wincom Center, znajdujący się tuż przy moim domu. Poza tą małą atrakcją, tak naprawdę w środku nie ma zupełnie nic. Za to na zewnątrz jest jedna z najładniejszych choinek, jakie widziałam w całym Hanoi. Jest naprawdę śliczna i do tego jeszcze te domki. Naprawdę wygląda ładnie, zwłaszcza właśnie po zachodzie słońca, gdy jest już ciemno i to wszystko się świeci. Strasznie mi się to podoba. Dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że coś wam ciekawego też pokazałam. Byłam w The Garden, które jest dużym centrum handlowym w koreańskiej dzielnicy i faktycznie jest ślicznie przyozdobione. Co też ważne, w tym centrum na przykład można znaleźć coś, czego nie można znaleźć bliżej mnie, czyli na przykład czekoladę, taką normalną czekoladę z migdałami akurat ta jest, taka trochę świąteczna. No i ogólnie rzecz biorąc, tam faktycznie czuć tą atmosferę. Jeśli chodzi o ten mały sklepik tutaj przy mnie, też coś jest, coś innego niż w całej reszcie i to też jest fajne. No Wincom Center nie powala ani trochę, ale za to ma śliczną choinkę i tą wystawę przed centrum. I to mi się strasznie podoba, bo lubię na to patrzeć, bo jest naprawdę ładne. Także to wszystko i jeżeli chcecie, żebym wam coś jeszcze pokazała, zawsze możecie napisać komentarz. Tymczasem zapraszam was do oglądania innych filmów, które możecie znaleźć tutaj, a także do subskrybowania mojego kanału, by dostawać powiadomienia o jakichś nowych rzeczach. Trzymajcie się! Pa, pa.